Paulina Waszelewska, witam Państwa serdecznie. Dziś gościmy w biurze poselskim posła Lecha Kołakowskiego, który zaprosił nas do siebie, byśmy mogli porozmawiać o jego dotychczasowej pracy w Sejmie, o przyszłości Łomży i o najbliższych wyborach, w których mieszkańcy będą decydować o tym, czy znajdzie się miejsce dla posła reprezentującego naszą ziemię. Witam serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Panie pośle, znalazł się Pan dla wielu nieoczekiwanie na 7. miejscu. Jedni mówią, że 7 to szczęśliwa liczba, inni znów z zaskoczeniem przyznają, że zasługiwał Pan na wyższą pozycję. Czy Pana zdaniem te miejsce na liście ma znaczenie? Tak, to prawda. Jest to 7. miejsce, ale ja łączę to ze szczęśliwą 7. Chciałbym powiedzieć, że można to określić pracowity za 7. Można to porównać do świata bajek z 7 krasnoludków, ale mówiąc poważnie, sytuacja na liście jest taka, że przede mną znalazło się kilku posłów z Białegostoku i to oni faktycznie mają duże szanse wejścia do Sejmu, ale środowisko łomżyńskie będziemy jednoczyć tak, aby skupić wokół łomżyńskiego kandydata jak największe poparcie, celem tego, aby Łomża miała silnego posła, który będzie walczył o łomżyńskie sprawy. Co uważa Pan za swoje największe dokonanie w trakcie tych minionych 6 lat pracy w Sejmie? W trakcie kadencji odbyło się 100 posiedzeń Sejmu, kilkaset posiedzeń sejmowych komisji. Wygłosiłem 200 wystąpień, złożyłem 100 interpelacji oraz złożyłem kilkadziesiąt pytań. Wszelkie sprawy związane z potrzebami ludzi tu mieszkających na tej ziemi miało swoje odbicie w składanych interpelacjach. Między innymi składałem interpelacje w sprawie środków Funduszu Pracy, który miałby służyć tym ludziom biedniejszym na terenie Polski, województw Polski Wschodniej. Ale niestety rząd te środki kieruje po drugiej stronie Wisły, tam gdzie nie zawsze ta pomoc winna być udzielana. Nie chciałbym powiedzieć, ale istnieją racjonalne przesłanki, że nawet ze względów politycznych. Kolejną sprawą to była sprawa związana z obroną zakładów pracy łomżyńskich, które ulegały restrukturyzacji, likwidacji. Chciałbym przypomnieć sprawy związane z obroną łomżyńskiego ruchu, Poczty Polskiej, Delegatury Urzędu Wojewódzkiego, jak wielu, wielu innych zakładów. Zawsze pracownicy z zwalnianych firm mogli znaleźć tu w biurze poselskim poparcie posła, jak również interweniowałem w wielu sprawach w ministerstwach, rozmawiałem z ministrami, rozmawiałem o tych trudnych problemach. Kolejne sprawy związane są z budową infrastruktury i tu chciałbym szczególną uwagę zwrócić na budowę Via Baltiki. Bardzo chciałbym podziękować mieszkańcom Łomży, ziemi łomżyńskiej za udzielone poparcie. W ciągu kilku dni zebraliśmy ponad 4,5 tysiąca podpisów. Mieszkańcy Łomży poparli lokalizację trasy Via Baltica przez Łomżę. Firma Scott Wilson przedstawiła stosowne analizy. Rząd Polski przyjął rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie przebiegu Via Baltiki przez Łomżę. Kolejną sprawą to jest Rail Baltica. Szybki ekspres europejski. Ja w sprawie Rail Baltiki przez Łomżę w ubiegłym roku odbyłem wizytę w Brukseli. Rozmawiałem z komisarzami unijnymi, w szczególności z komisarzem Lewandowskim, przypomnę, bardzo ważnym komisarzem, który decyduje o budżecie. Wyraził on pozytywną akceptację odnośnie budowy Rail Baltiki, która jest bardzo potrzebna przez Łomżę. Jak również składałem pisma do komisarzy unijnych, komisarza transportu, przypomnę, Estończyka Sima Kallasa, który jako komisarz transportu dąży do tego, aby skomunikować Europę Zachodnią z państwami nadbałtyckimi i myślę, że dobrze składa się, że komisarz Sim Kallas chce budować tą kolej, te drogi właśnie przez nasze województwo i chciałbym w przyszłym roku zaprosić szefa Komisji Europejskiej Transportu, pana Kallasa, do Łomży na rozmowy w sprawie przebiegu ekspresu europejskiego Rail Baltiki.
Szanowni Państwo, kolejna sprawa to jest sprawa związana z budową lotniska regionalnego. Unia Europejska przeznaczyła ponad 500 milionów na budowę lotniska regionalnego. Uważam, że to lotnisko jest bardzo potrzebne. Należałoby do 2015 roku wykorzystać te środki, bo po roku 2015 środki te przepadną. Ja zgłosiłem lokalizację gminy Zawady jako lokalizację na budowę lotniska regionalnego. Przypomnę, że byłoby to w połowie drogi pomiędzy Łomżą a Białymstokiem, jak również w pobliżu trasy ekspresowej Warszawa-Białystok, co daje znakomite skomunikowanie z całością regionu. Panie pośle, nie da się ukryć, że te projekty to są ogromne, ogromne sprawy i pana nazwisko je firmuje. Via Baltica, Rail Baltica, lądowisko. Teraz mówi pan o tym, że Łomża powinna odłączyć, albo raczej mogłaby odłączyć się od województwa podlaskiego i zacząć tworzyć nowe województwo, nadnarwiańskie na przykład, albo północno-wschodnio-mazowieckie. Czy to jest realny pomysł? Proszę opowiedzieć o genezie tego, no i przede wszystkim w jaki sposób Łomżyniacy i same miasto miałoby na tym skorzystać? Pani redaktor, szanowni państwo, pamiętamy, Łomża w historii była silnym miastem. Szkoda, że województwo łomżyńskie zostało zlikwidowane, wielu mieszkańców straciło pracę i skutki likwidacji województwa łomżyńskiego są odczuwalne do dzisiaj. I patrząc na sytuację, patrząc na mapę administracyjną, podział administracyjny Polski, widać, że należałoby wprowadzić kilka zmian. Ja spotkałem się z inicjatywą, która ma na celu utworzenie województwa koszalińskiego. Wiem też, że jest inicjatywa wydzielenia miasta stołecznego z Mazowsza, gdyż dochód miasta stołecznego zawyża dochód całego województwa mazowieckiego i prawdopodobnie może być w najbliższym czasie, w przyszłym roku, może być zgłoszona inicjatywa zmian podziału administracyjnego kraju. I przy okazji tych zmian należałoby powiedzieć o sprawie związanej z utworzeniem województwa, w którego granicach znalazłaby się Łomża, Ostrołęka, mogłoby to się nazywać województwo nadnarwiańskie lub północno-wschodnio-mazowieckie. Uważam, że gdyby doszło do powstania tego województwa, tu byłyby dwa duże miasta, Łomża i Ostrołęka. W jednym z tych miast mogłaby być stolica wojewódzka, urząd wojewódzki, a w drugim urząd marszałkowski. I chciałbym powiedzieć, że Urząd Marszałkowski decyduje o rozwoju, o środkach unijnych. Dzisiaj Białystok pozostawia dla Łomży jedynie okruchy, a gdybyśmy mieli w Łomży Urząd Marszałkowski, nasze miasto, nasz region, powiaty rozwijałyby się dynamicznie, byłaby praca i możliwości rozwojowe mieszkańców ziemi łomżyńskiej. Także myślę, jeżeli będzie taka okoliczność, na pewno będę dążył do powstania nowego, silnego województwa łomżyńskiego razem ze Ostrołęckim. Czy już udało się panu sprawdzić, porozmawiać z osobami, od których by to zależało? Czy rzeczywiście jest taka wola? No i też czasami mieszkańcy byliby zainteresowani, nie tylko Łomży, bo Łomża często chciałaby należeć do innego województwa, ale tych ościennych powiatów, które również miałyby je tworzyć. Ja sprawę związaną z wydzieleniem kilku powiatów terenu ziemi łomżyńskiej konsultowałem. Konsultowałem to z kilkoma przedstawicielami sąsiednich powiatów, rozmawiałem z samorządem kolneńskim, będę rozmawiał z samorządem miasta powiatu Zambrowskiego. Wstępnie rozmawiałem z przedstawicielami ziemi ostrołęckiej. Jest wola. Natomiast, szanowni państwo, warunek jest jeden. Możemy rozmawiać o rozwoju ziemi łomżyńskiej, o budowie Via Baltiki, o możliwości Rail Baltiki, jak również o tworzeniu województwa pod jednym warunkiem, że będzie silny łomżyński poseł, bo jeżeli posła łomżyńskiego nie będzie, to zagrożone też są środki na budowę Via Baltiki. W przypadku braku posła łomżyńskiego może być zagrożona budowa tej Via Baltiki. Natomiast w ogóle nie ma mowy o Rail Baltice, bo nie będzie komu się upomnieć. Tak samo jak chodzi tak samo w przypadku powstania nowego województwa. Ten łomżyński silny poseł będzie determinował rozwój tej ziemi. Panie pośle, w swojej kampanii wyborczej mówi pan, Łomżyniacy zasługują na więcej. Więcej to tak naprawdę co pan ma na myśli? O co w tym chodzi?
O tak, to prawda, pani redaktor, szanowni państwo. Łomża 100 lat temu była gubernią. Była, chociaż nasz kraj był pod zaborami, ale była bardzo silnym ośrodkiem gospodarczym, administracyjnym, militarnym i Łomża zasługuje na więcej. Łomża była stolicą województwa, dziś nią nie jest. I tu w szczególności chodzi o pozyskanie środków unijnych, które dzisiaj determinują rozwój regionu, rozwój firm, powstawania miejsc pracy, jak również bardzo ważne znaczenie mają sprawy komunikacyjne. Łomża zasługuje na to, żeby mieć szybko, szeroko drogę rozwoju do Warszawy. Ta łączność ze stolicą daje to możliwość. Kolejną sprawą, o której już mówiliśmy, jest sprawa lotniska regionalnego, jak również ekspresu europejskiego, która dawałaby nam szansę rozwoju. Panie pośle, na koniec jeszcze przybliżmy, powiedzmy, o najbliższych wyborach, bo to będą wybory szczególne. Po raz pierwszy Łomżyniacy będą wybierać o jednego posła mniej. Ten okręg, w którym Łomża się znajduje, będzie musiał wybrać 14, a nie 15 parlamentarzystów. To oznacza, bo takie głosy widać, że reprezentanta Łomży może zabraknąć, a to by było bardzo źle, prawda? Tak, szanowni państwo, jest to prawda. Właśnie zmniejszenie ilości posłów w województwie podlaskim z 15 do 14 świadczy o tym, że ubyło ludności. I proszę państwa, odnośnie szans związanych z wyborem posła łomżyńskiego. Łomża, porównując do Białegostoku, jest 5,5-krotnie mniejsza i wystarczy kilkuprocentowe poparcie jednego kandydata do parlamentu z Białegostoku i zostanie wybrany. Natomiast Łomża musiałaby praktycznie w całości zagłosować na jedną osobę, żeby równać się z trzecim bądź czwartym kandydatem Białegostoku. I tu są zagrożenia. Wybór łomżyńskiego posła będzie determinować rozwój Łomży, będzie determinować rozwój, tworzyć miejsca pracy, budować infrastrukturę. Natomiast nie wiem, jak przedstawiciele, reprezentanci Białegostoku czy innych odległych powiatów będą dbać o ziemię łomżyńską. Dlatego te zagrożenia są bardzo istotne. Panie pośle, bardzo dziękujemy za rozmowę. Życzymy wszelkich sukcesów. Przypomnę państwu, że moim, a przede wszystkim państwa gościem był poseł Lech Kołakowski, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości, lista numer 1, pozycja numer 7. Dziękuję za rozmowę. Szanowni państwo, Łomża zasługuje na więcej, Łomża zasługuje na rozwój.